podstawowy skład z KGHM Zagłębia ze swojego debiutu w meczu z Jagiellonią w Pucharze Polski. Pucharze Polskie, ja. Oj, dawno to było. 2-0! 3-0, dzięki. A wygrałem. 3-0, uważaj. 4-0. Żubrowski do Balicza, Balicz do środkowania, no i proszę, Baszkiro! Falsz. Sasza też otrzymał komentarze, skąd tak dobrze nauczył się języka polskiego. I dlaczego tak szybko? Powiedz prawdę. Powiem tak, kiedy przychodzisz do jakiegokolwiek kraju, to pokazujesz szacunek do tego kraju, jeśli znajdziesz się szybko języka, a do mnie pomagali kolegie na powrót z meczu. Zawsze siedzieliśmy, gadaliśmy o momentami i tak powoli nauczyłem się tego języka. Falsz. Ale jaka jest twoja recepta? Recepta? No to, żeby być dzisiaj taki szybki, dynamiczny i niedościgniony. Nie mogę ci powiedzieć tutaj, wiesz, ale... Nie pić, nie palić i zdrowie żyć, nie? To jest najważniejsze. I dobry humor. Zawsze pomaga. No. Tak, to jest recept. Figo i kilku zawodników, który teraz ich nie ma tutaj, nie? Ale na pewno dużo mi pomagali i czasami, kiedy coś źle powiedziałem, oni mi tłumaczyli, jak mam powiedzieć i to szybko zaczęło się tak kręcić. Nie? A jakie słowo najbardziej po polsku polubiłeś? Szybszawy. Nie mam takiego kochanego słowa, bo staram się jeszcze uczyć, bo gramatykę jeszcze muszę poprawić, ale... Ale jest idzie, bardzo dobrze. Ale idzie to w dobrym kierunku, no. Dawaj! To wygramy! Musimy trochę lepiej z piłką, bo nic nie gramy. Okej, to dobrze, wszystko stoimy, ale nic nie gramy. To Żubek, gdzie Żubek? No padnij ty na trójkę, jeśli nam idzie. Daj tam trójkę i idziemy szeroko, jeśli tak oni czekają. Bo oni są, oni ustawili się dobrze i czekają na nasz dłoń. To daj ty na trójkę i rozgrywamy. Rozumiesz? Teraz ty raz poszedłeś tam i po prostu zagrałeś. Nic, panowie, no piłka. Dużo zawodników chciało być tutaj na to miasto. Gramy derby. No dawaj, kurwa, zrobimy to serce dzisiaj, 45 minut. Panowie, 45 minut, mamy wszystko dzisiaj załatwić. Nie interesuje mnie nic innego. Tak jest. Oni kurwają misza, kurwa, nie gramy utrzymanie.
Bohar jeszcze dopali czas, 100% okazja bramka. Wiersz dla sypialnych. Pewna pani na Marszkolskiej kupowała szynkę z groszkiem w towarzystwie swego męża. Idziemy wygrać z nimi, nie? Wygramy? Dobrze. To wy brońcie, ja idę tam. Zero do bramki! Potem na trybunę weszła wysoka figura i kiedy odżmagli wiszewskie hura, wysoka figura zerczy tak. Nie ma się co bać, kurwa. Jeśli on nie widzi na nas wysoko, to kurwa, idziemy minę na wysoko. Przyjdziemy na kontru, kurwa, idziemy, łapiemy to. Mać. To jest to ulubione. To wielu szybko się uczy tego słowa. Pani sędzio. Albo pani sędzio. Respekt. Jaka żółta. Jaka żółta. Respekt pani sędzio. Czysto. Czysto wojskowy. Pięknie trafiłem. Wiesz, u nas jak się mówi, jak się gada, tak się pisze literę. Nie ma tak, że wiesz, piszesz, gadasz jedno, a piszesz trochę inaczej, wiesz. U nas jest, jak piszesz, jak mówisz, tak i czytasz i piszesz, nie? Tak, da, no, to jest naprawdę ciężko za mnie, ale nie, no, wydaje mi się, było ok, tak. Koniec zabawy.